tvpodkarpacie.pl. Blisko 50 mieszkańców Zachutynia i okolic wzięło udział w spotkaniu z przedstawicielami Komitetu Tomasza Święcha, kandydata na burmistrza miasta i gminy Zagórz. Z wypowiedzi uczestników wynika, że ta miejscowość oczekuje zmian w samorządzie i wierzy w możliwość przeprowadzania inwestycji, które w znaczący sposób poprawiłyby codzienne funkcjonowanie. Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo. Ja Tomasza znam, no już trochę się znamy, bo to przynajmniej kilkanaście lat. I powiem szczerze, że od tych kilkunastu lat to zawsze towarzyszyły nam różnego rodzaju dyskusje, wymiany poglądów, zdań, co jest bardzo ważne. Niekoniecznie we wszystkim się zgadzaliśmy, ale zawsze umieliśmy jakoś dojść do pewnego rodzaju konsensusu, porozumienia, tego, żeby wypracować pewne stanowiska. Wiem, że on bardzo jest zaangażowany w sprawy lokalne, że zawsze Zagórz, gmina Zagórz były bardzo bliskie jego sercu. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, z troską, z takim życzliwym zainteresowaniem dla tych spraw gminy zawsze się odnosił. Deklaruję pełne wsparcie dla Tomasza, dla jego tej fantastycznej, młodej, pełnej energii ekipy. Jeżeli władza obecna tak z Państwem robiła, że no, było to robione na zasadzie, że szkoła miała być do likwidacji, o tyle bardziej trzeba zaufać nowemu człowiekowi, który w swoich deklaracjach, bo z nim rozmawiałem, jest za całkowitym utrzymaniem pełno ośmioklasowej szkoły tutaj w Zachutyniu. Dla mnie jest to rzecz niewątpliwie najważniejsza. Szkoła, żeby była tu na miejscu. Stąd ja tutaj Państwa proszę o głos na Tomasza Święcha. Proszę też głos, o głos, bo tu są też osoby spoza tej miejscowości, ale z gminy Zagórz, na jego kandydatów, na jego kandydatów na radnych, czyli z tego samego komitetu. Osoby, które ja zdążyłem poznać i osoby, które wiem, że cechują się jedną podstawową rzeczą. To są tak zwani lokalsi. Co to oznacza? Są to osoby, które są ukorzenione w swoich miejscowościach. Są za nimi i zawsze ich będą bronić. Ten most powstanie. Tutaj jest z nami pan poseł. Pan poseł też mi pomagał. Pan Tomasz też mi pomagał z racji tego, że ma media, pokazał ten problem. Nie bał się go pokazać. Wielokrotnie był u mieszkańców. Także ma ogromny wkład. Bezinteresownie, proszę Państwa, bezinteresownie. Bo czasem warto zwrócić uwagę na ludzi, którzy działają bezinteresownie. Ktoś, kto się decyduje na bycie sołtysem, jak mi powiedzieli, no to Łukowska, sołtys. Ja nie robię tego dla tabliczki z napisem sołtys. Przyznam się, de facto jej nie mam do tej pory. Ani dla pieczątki, bo bycie sołtysem to nie jest żaden przywilej, proszę Państwa, tylko obowiązek. W tym momencie startuję do rady. Jak Bóg da, to będzie dobrze. To zależy od moich mieszkańców z miejscowości Morochów i Mokre. Ale Tomasz dobrał tak nam radę, ma tak wspaniałych ludzi, których poznałam, bo wspólnie pracujemy, jeździmy po spotkaniach, agitujemy. To są mądrzy ludzie, którzy zdecydowali się coś zrobić dla mieszkańców bezinteresownie. Bardzo ważną sprawą są w gminie Zagórz, w Zachutyniu także. Drogi dojazdowe do posesji, chodniki, ścieżki rowerowe. To podnosi nam bezpieczeństwo funkcjonowania miejscowości, dzieci zmierzające do szkoły, osoby zmierzające do kościoła, na zakupy, wiadomo, do pracy, powinni bezwzględnie mieć chodniki, dobre drogi, tak żeby podnieść bezpieczeństwo, a właśnie chcemy, żeby to właśnie wykonywał na rzecz między innymi Zachutyna, właśnie ZUT. Żeby te pieniążki nie wyciekały z gminy Zagórz, aby żeby zostawały i pracowały na rzecz naszej lokalnej społeczności. Kolejna sprawa, to jest oświetlenie oczywiście. Wiadomą rzeczą jest, że my mamy przestarzałe oświetlenie. Niejednokrotnie jeszcze w wielu częściach Zachutynia tego oświetlenia po prostu nie ma. Dlatego chcemy zmienić oświetlenie na energooszczędne. Dzięki temu zaczniemy oszczędzać pieniądze. I co zrobimy? I wydłużymy czas tego oświetlenia. Ono będzie się po prostu dłużej świecić. Będzie energooszczędnie. Będziemy mniej płacić, wobec tego będziemy mogli wydłużyć i więcej tego oświetlenia w Zachutyniu zbudować.
Kolejna sprawa to oczywiście wiele osób uważa, że w Zachutyniu należy zbudować łącznik, który będzie łączył Zachutyń z ODJ-em, z Nowym Zagórzem. To jest bardzo ważna sprawa, też podniesie nasze bezpieczeństwo. Jeśli nawet będzie taka sytuacja, że trzeba będzie podjechać na Nowy Zagórz, prawda, jeśli ktoś zdecyduje się nawet na to, żeby, nie wiem, dziecko jednak chodziło do innej szkoły, tak, to zdecydowanie podniesie to bezpieczeństwo. Wiele się od lat o tym łączniku mówi, my chcemy to po prostu zrobić. Wiadomo, rzeczą jest także, że jeszcze w Zachutyniu brakuje sporo dróg dojazdowych do poszczególnych posesji, to także chcemy zrobić. To jest bardzo ważna sprawa. Ja sam dzisiaj przechodziłem, przyznam szczerze, kilka razy między samochodami na drugą stronę, aby dostać się do przystanku. Osoba starsza, drodzy Państwo, która na przykład powoli chodzi, to czy dziecko puszczać, to jest strach, potworny. Ja sam obawiałem się dzisiaj, przechodząc na drugą stronę kilka razy, prawda? Nie wiedziałem, czy już mogę iść, czy jeszcze nie. Jestem osobą dorosłą, w miarę sprawną. Jak widać było na filmie, jeżdżę bardzo często na rowerze. Jest potwornie niebezpieczny. To jest problem nierozwiązany od lat. Będziemy rozmawiać z panem posłem, tu już mówimy od razu, panie pośle, trzeba będzie coś zrobić z tą drogą wojewódzką. To nie może być tak, proszę, krajowa, pozdrowia krajowa, znaczy piszę do drogi krajowa. To nie może być tak, że tutaj nie ma chodników, panie pośle, że tutaj nie ma przejścia. Musimy coś z tym w końcu zrobić. Wiele się na ten temat mówi, a nic nie zostało do tej pory zrobione. To, co Ania już wspominała, prawda? Od lat, tak Państwu nie muszę pokazywać, jest co prawda na zdjęciach, tak wygląda remiza w Zachutyniu. Musimy zrobić wszystko, aby strażacy, którzy niejednokrotnie narażają własne życie, aby nam pomagać, prawda, nie mogą w takich warunkach funkcjonować. Bezwzględnie, jak najszybciej, trzeba po prostu wybudować nową remizę. I oczywiście wspierać jednostkę OSP w Zachutyniu. Ja sam byłem świadkiem, jak po prostu strażacy z Zachutynia byli pierwsi, oczywiście paliły się jedna z firm tutaj w zimie, prawda? Byli pierwsi na miejscu, podawali wodę pompami, prawda? I to wszystko dzięki temu po prostu było łatwiej uratować czyjś dobytek. Ja bym tego oczywiście było jak najmniej. Ale właśnie jest taka sytuacja, że trzeba bezwzględnie doposażyć straż i w końcu stworzyć dobre warunki dla jej funkcjonowania. Drodzy Państwo, szkoła w Zachutyniu. O szkole w Zachutyniu bardzo dużo pisano na SANOK, bardzo dużo byłem nawet na spotkaniach, które tu się odbywały już na temat szkoły w Zachutyniu. Co my chcemy zrobić, drodzy Państwo? My chcemy w każdej szkole na terenie miasta i gminy Zagórz przywrócić kuchnię, tak jak to dawniej bywało, i chcemy, aby po prostu podawać dzieciom zdrowe posiłki. Proszę sobie wyobrazić, jest tutaj pan Marek Szpala z nami z Czaszyna. Tam jest prywatne przedszkole w Czaszynie i ma tylko 50 dzieci. Tak? Ale w prywatnym przedszkolu funkcjonuje dla tego przedszkola kuchnia, gdzie pani codziennie przygotowuje posiłki. Tak duża miejscowość, jeśli nie jedna z największych miejscowości w gminie Zagórz, prawda, nie ma pełnej szkoły i nie ma kuchni. A w małym przedszkolu, gdzie tylko 50 osób jest, dzieci, prawda, jest możliwość przygotowywania zdrowych, ciepłych posiłków. Nie musi się to odbywać w ten sposób, że przyjeżdża jakiś katernik. My chcemy, aby te posiłki były zdrowe, ciepłe i na miejscu przygotowywane. Bardzo ważnym, drodzy Państwo, dla każdej miejscowości jest koło gospodyń wiejskich, prawda? To jest tradycja,
prawdziwego przygotowywania posiłków. Takie jak ja pamiętam, przygotowywała takie posiłki moja babcia, była ja po dzień dzisiejszy pamiętam smak tego chleba. I proszę sobie Państwo, drodzy Państwo, wyobrazić, że sam także uprawiam, może nie bezpośrednio ja, pole, aby właśnie nie kupować żywności w sklepach, prawda, bo ona bardzo często jest bardzo niezdrowa, prawda, dlatego my powinniśmy zrobić wszystko, aby ta tradycja przygotowywania posiłków prawdziwych, tradycyjnych była wspierana i żeby jak najwięcej osób, pań, garnęło się do tego, żeby przygotowywać te posiłki i żeby uczestniczyć w działalności koło gospodyń wiejskich. Tak samo perełka w skali ogólnopolskiej, jeśli nie światowej, to oczywiście kto? To zachodyńscy Spartani. Do niedawna rzeczywiście w spartańskich warunkach, teraz jest z tym coraz lepiej, my bezwzględnie chcemy pomóc, bo powinniśmy maksymalnie dbać o to, w jaki sposób tam trenuje młodzież, prawda? I powinniśmy wspierać bezwzględnie pana Mirosława w jego działaniach. To jest bardzo ważne. Powinno być bardzo ważne dla całej naszej gminy, dla całej naszej lokalnej społeczności. Kolejna sprawa. Jesteśmy w Domu Ludowym. Drodzy Państwo, ja też przyznam, że 15 lat temu, tutaj odbyło się moje wesele. Także. Także chodzi o to, że rzeczywiście od tamtej pory za wiele się nie zmieniło. Chcielibyśmy zmodernizować bezwzględnie dom ludowy i chcielibyśmy po prostu dostosować do potrzeb, które w tej chwili są w XXI wieku, tak? Żeby jak najwięcej młodych par mogło korzystać z tego obiektu. Więc bezwzględnie potrzebne jest także doposażenie do pasażerów. Dużo pytań, dużo aktywności, to dobrze świadczy o mieszkańcach, o tym, że żyją problemami. Tych pytań było też dużo do mnie, też się cieszę, że mogłem być tutaj, odpowiadać na te pytania. Jak widzę, wiele jest takich spraw związanych też z rolnictwem, z ustawą o sprzedaży bezpośredniej, o której mówiliśmy, że rolnik może sprzedawać do 20 tysięcy złotych bez podatku. Powyżej tej kwoty to już ryczałt 2%, czyli bardzo dobra sprawa dla rozwoju rolnictwa, ale też wiele innych spraw, problemów związanych z infrastrukturą drogową, z infrastrukturą chodnikową, z tematami, które były poruszane. Naprawdę żywa dyskusja. W dniu dzisiejszym była naprawdę duża frekwencja. Słychać zresztą z tyłu, za mną jeszcze, to jak ludzie dyskutują na tematy Zachutynia, gminy Zagórz. Bardzo dużo wybrzmiało to, że są olbrzymie problemy z komunikacją z urzędem, że mieszkańcy są lekceważeni, wręcz nieprzyjmowani, prawda? My chcemy to po prostu zmienić. Chcemy być dla mieszkańców i mieszkańcom maksymalnie po prostu pomagać. Droga krajowa to przejście. Utrzymać szkoły ośmioklasowe. Doświetlić te brakujące światło, niektórych co nie ma w ogóle. No i straż pożarna. Straż pożarna musi być jak straż pożarna w XXI wieku, a nie się cofać. Bardzo duża frekwencja, jestem zaskoczony bardzo pozytywnie, bo jeżdżę po różnych spotkaniach, przynajmniej na kilku powiatach i z tą frekwencją jest różnie, a tutaj frekwencja zaskakuje. tvpodkarpacie.pl